Mam gigantyczny problem. Nie mówiłem wam o jednej rzeczy. Kiedyś łapałem przestępców jako policja. I teraz jeden z nich mi zbiegł. I to porywacz kobiet, czyli straszny krzyk. Nikt o tym nie wiedział, ale znajdował się w tym oto pomieszczeniu, które jest teraz otwarte, jak wstałem rano. Nawet kot był do tego przecież. I nigdzie go nie ma. Sami zobaczcie nagranie, jak to się stało. I jak widzieliście na nagraniu, on tutaj był przechowywany. Przynajmniej nagranie powinno być z kamer z rogu, ale ogólnie jego już tu nie ma. Najgorsze jest to, że nikt o tym nie wiedział, więc muszę zapytać chłopaków dyskretnie, czy go widzieli, ale nie dosłownie, że jego krzyka, tylko czy coś im się dziwnego rzuciło w oczy. Idziemy. Hej Zipek, chciałem się ciebie zapytać jedną rzecz. Czy widziałeś coś dziwnego w naszym domu ostatnio? Coś się może działo? Nie. Nie, nic zupełnie. Zupełnie nie. Nie. To dobrze. Chyba nie. To nie, no to git. Wiesz co, miłego dnia ci życzę ogólnie. Trzymaj się, stary, no. Dzięki, trzymaj się, pa. Dobra, Zipek niczego nie wie, na szczęście. Jeżeli dowiedzą się, że mi uciekła straszna postać, to się zapytałem, skąd w ogóle jest ta straszna postać i tak dalej. Dobra, w takim razie czas zapytać G, czy widział, czy słyszał coś dziwnego, czy coś go może obudziło w nocy. Ej, G. Cześć. Siemka, kręcę taki odcinek sobie po prostu. Mam pytanie, czy widziałeś ostatnio coś dziwnego, może się działo w domu? Coś specyficznego widziałeś, czy wiesz, tak ogólnie, coś ponad normalnego niż zwykle może? Coś przebiegło za oknem, coś ten? Tak pytam, bo ci się dzieją dziwne rzeczy po prostu. No, czy jesteś bezpieczny ogólnie? Dzieją się dziwne rzeczy. Nie jestem chyba bezpieczny, bo u mnie się dzieją dziwne rzeczy, ale coś ponad to? To chyba nic nie widziałem, ale coś, to prawda, ostatnio jak spałem, to coś stary mi zapukało do okna. Ale wydaje mi się, że to mógł być, nie wiem, po prostu jakiś może bezdomny podszedł czy coś, nie wiem. Czy to może było, nie wiem, tej nocy, czy dwie noce temu, czy tej nocy? Nie, no tej nocy, dzisiaj. Dzisiaj w nocy, stary, dzisiaj w nocy, tak? Okej, okay, no. I tak się przestraszyłem, ale myślałem, że to może sarny albo bezdomny. W sensie, wiesz, to dużo zwierząt, tu biega, no, mam otwartą czasem bramę, no. Wydaje mi się, że to może był jakiś człowiek... Nie, może stary, może to był sen. W sensie mi się wydaje, że to jakiś bezdomny po prostu. Może ten, prawdopodobnie sen, ale czyli git, czyli dobrze się masz i wszystko jest git, zarąbiście, no. Ja fale, faktycznie uciekł i to jeszcze Dziko widział na dodatek. Dobra, na razie to się nie może nikt o tym dowiedzieć, bo wtedy powieszą mnie za jajca zwyczajnie, za to, że przetrzymuję taką osobę, mimo że dałem sobie zasadę, że będę je trzymał w różnych opuszczonych budynkach po całej Warszawie i okolicach. Aktualnie, skoro mi zbiegł, muszę zobaczyć monitoring w takim razie, czy w ogóle gdziekolwiek on jest. Czemu jedyna działająca kamera jest na dworze? Ucieka do lasu i to teraz! Wiedziałem o tym! Dobra! Wybiegamy. No dobra, Zipek pojechał w takim razie. Też na szczęście nic kompletnie nie widział, ale poza tym, że gdzieś tu jest krzyk w lesie, to zobaczcie, co jest na drzewie. Jakim cudem i co to... Jakie okropne to jest w ogóle. Co tu się dzieje w ogóle? Nie dość, że są jakieś dziwne maski, to jeszcze krzyk mi uciekł. Ernesta nie ma w domu, Zipek właśnie pojechał. Jeżeli krzyk jest tu gdzieś w okolicy, to jako jedyny mogę go złapać. Ale uciekł gdzieś do... lasu! Stój! Chodź tu! Dobra, mamy go w takim razie. Aresztuję cię po raz kolejny, ale nie teraz, bo jeszcze nie jestem policjantem. Gdzie on jest? Co jest? Jakim cudem? Jakim cudem? Ile tu jest chaszczy w ogóle? Co jest? Ej, dam sobie rękę uciąć. Dobra, nie dam ręki uciąć, bo lubię swoje ręce. Że gdzieś słyszałem ten krzyk, krzyka. No sami zobaczcie, przecież nic kompletnie. Jakim cudem? Czy on się teleportuje w ogóle? Jak cię chłopaki zobaczą, to zrobią gorsze rzeczy! Ja ci pomogę! No co jest? Gdzieś tutaj cały czas słyszałem ten krzyk, tam jest... Jakim cudem? To jest możliwe, że za każdym razem, kiedy podchodzę do jakiegoś drzewa, on sobie po prostu znika. Sami zobaczcie, teraz będę miał go cały czas na kamerze i zobaczcie, nie ma szans, że... Halo, ej... Halo, teraz nie ma szans, że mi ucieknie, no... 3, 2, ha! To jest
Jakiś żart! Jakim cudem on cały czas zmienia swoje położenie? Dostałem SMS-a. Że co? Sami zobaczcie. Wysłał mi zdjęcie, jak siedzi w salonie. Muszę wracać do domu w takim razie. Oby Zipek nie wrócił do domu, bo inaczej będzie przesrany. Zipek wrócił. O cholera jasna, ale będzie jazda teraz. Patrzcie, o kurde, ale jazda, jest samochód Zipka. O kurde. Gdzieś tam. Wysłał zdjęcie. Siema. Jeszcze Ernest przyjechał na dodatek. Cześć chłopaki. Nic się nie dzieje kompletnie. O cholera jasna. Z jakim cudem to jest możliwe? Poczekajcie, nie mogę tak przy wszystkich. Krzyk. Był w salonie i nagle go nie ma. Jak? Dostałem kolejnego SMS-a. Co to jest? Siedzi w bibliotece i czyta książkę? Jak? Dobra. Musicie bardzo być cicho w komentarzach i nikomu nie mówić, że coś takiego miało miejsce, bo jeżeli to się wyda, to będzie po mnie. A teraz on jest gdzieś tutaj. Sami zobaczcie zdjęcie jeszcze raz. Gdzieś tutaj siedzi w bibliotece. Co jest? Przecież jego nigdzie tutaj nie ma. Jak to jest możliwe? Kurde, trochę bardziej się przerażony robię, bo jest dopiero poranek, a już takie wydarzenia mają miejsce. Jak ja mam go złapać teraz? Co ja mam teraz zrobić w takim razie? Muszę zamknąć drzwi. Jakim cudem mam z nim wygrać, kiedy on cały czas zmienia lokalizację, jakby się teleportował zupełnie? To jest najgorsza sytuacja, kiedy ja go złapałem, a teraz mi uciekł. I nikt nie może się o tym zupełnie dowiedzieć. W sumie zostawcie łapkę w górę i suba na ten kanał, bo jeszcze nie mówiłem. Tak naprawdę, bo za dużo się dzieje. Kolejny SMS? Zdjęcie! Sika w pisuarze na dole! To jest ta toaleta na dole. Czekajcie. Ej, oni gadają w kuchni jednak. Zobaczcie, nikogo tu nie ma. A on jest w tej toalecie. Która jest otwarta, czyli już stąd uciekł. Zobaczcie. To jest dokładnie ten pisuar. Który się do mnie śmieje. A teraz jego nigdzie już nie ma. O kurde. Jest kolejne zdjęcie, zobaczcie. Tylko tym razem pokazuję... Co ty odwalasz? Jakie zdjęcia? Pokaż. Mordo. Co tam masz? Powiedz. Film. Ale jaki? Bardzo nieważny. W sensie nie możecie wiedzieć o tym filmie ogólnie. Dlaczego? Nie mów. Bo jest sekretny. Stary, ale czy my jesteśmy bezpieczni? Czy ty odwalasz coś, co... Nie, no oczywiście, że jest, zawsze jesteś ze mną. Zawsze jesteście bezpieczni. Pokaż to zdjęcie, co pokazywać widzą. Oczywiście, już ci pokazuję to zdjęcie. Wczoraj zobaczyłem Ferrari na ulicy. Przepraszam, bo prywatne wiecie. Patrzcie. Widzowie, dokładnie to oglądałem, pokazywałem wam, zobacz. Ferrari F40 na ulicy. No. Sztosik. Starej sprawdzałem cenę 6 milionów. 6 milionów, no. 6 milionów. Ja słyszałem, że w Gdańsku właśnie jakiś coś tam... Czy ja słyszałem, że ty niedługo będziesz kupował takie ogólnie. Tak, no niedługo tak. Jak widzowie zostawią ciebie, ile łapek? 15 tysięcy. 15 tysięcy, to ja tak kupuję takie Ferrari za... Dokładnie, a ja teraz idę, stary, bo mam sprawę do załatwienia jeszcze jedną, więc widzimy się niedługo. Mogę iść z tobą? Co ty odważasz? Mogę iść z tobą? Znaczy, kurde, to jest bardziej vlog, stary. Vlog to jest jedna osoba niby z drugiej strony. Tak? No nie wiem, no tak mi się zdaje, ale potem ci dam znaka. Dobra, zwalamy stąd jak najszybciej wtedy. Cześć, Zipek. Czemu was tak dużo jest dzisiaj w domu ogólnie? Nie wiem, ja robię plany. Kurde, dobra, to ja się zachowuję jakoś coraz dziwniej, mam wrażenie, w takim razie. Jestem strasznie... Tak jakbym naprawdę coś ukrywał. Muszę się trochę uspokoić. I najgorsze jest to, że tym razem wysłał takie zdjęcie, co wam pokazałem z fakiem i jest nadal w bibliotece. Dobra, musimy wejść, a Daniel, więc nie chcę go budzić, oczywiście. Ale... Czy widzą tym razem? Co jest? W tym momencie wracaj do więzienia strasznych postaci. Władza! Chodź tu, w tym momencie. Chodź tu, cicho bądź. Chodź tu, cicho. Kurde mol! Jakim cudem jest to możliwe, że on mi za każdym razem będzie teraz uciekał? Co jest? Dobra, drzwi są na szczęście otwarte. Muszę tam wejść, w takim razie go wytargać stąd i wsadzić do więzienia. Tylko gdzie ja go schowam, kiedy chłopaki są w domu? A może tutaj będę go przetrzymywał? Otwieram to w takim razie. 3, 2, 1.
jakim cudem jest to możliwe, że on za każdym razem znika i udaje mu się uciec? Co jest? No dobra, muszę teraz zrobić tak, żeby chłopakom o tym nie powiedzieć, żeby się o tym nie dowiedzieli. Cześć Danielu, śpij sobie spokojnie. Oczywiście, patrz jaki piękny, kochany Danielek. I jeszcze nie wie o tym, że w piwnicy jest straszna postać. W takim razie trzeba obmyślić jakiś plan. To nie jest zadanie dla mnie, to jest zadanie dla policjanta. Muszę to zrobić w następnym odcinku. Jak zostawicie 8000 łapek w górę, to zamieniam się w policjanta i bezproblemowo powinienem go złapać. Przecież to jest porywacz kobiet. SMS? Nigdy nie wrócę do tego więzienia. Wolę być znaleziony przez inne postacie. Nigdy mnie nie złapiesz! No to się przekonasz! Czas na policję!